Jakby, że no przepraszam, ale wy nie możecie przyjść, bo musimy się zmieścić w tym niby wesele, no ale jak wesele, jak nie można ani tańczyć, ani śpiewać, ani nie ma zabaw. Babciu, tam nie tańcz za bardzo, jak wiesz, jak, chociaż jak przychodzą ci, ty tam wiesz, chociaż udaj. A babcia, a w dupie! Witam Was znowu na kanale. Tym razem opowiem Wam o moim ślubie, jak to wyglądało w czasie pandemii, no bo właśnie wtedy akurat się pobieraliśmy. I jak to wyglądało nie w Polsce, ale właśnie w Holandii, bo tutaj żyjemy. Będę tutaj spoglądać w dół, bo mam zapisane mniej więcej w skrócie co i jak, żebym czegoś nie zapomniała, bo znając mnie to się może zdarzyć. No więc zacznijmy od tego, że postanowiliśmy pobrać się w tamtym roku w lato. I pamiętam, że dopiero co weszło jakby te informacje, czy wiesz, pamiętam, że chyba... Nie, dobra, tego nie pamiętam, więc nie będę zmyślać, ale wiem, że co chwilę patrzyliśmy w telewizję i patrzyliśmy, czy na pewno będziemy mogli, czy będzie się mógł odbyć ten ślub. No bo zależało nam też na weselu, nie tylko żeby iść do, wiecie, do ratusza i tam powiedzieć biorę i koniec. Nie, my chcieliśmy właśnie zrobić też jakieś tam wesele, no. I pamiętam, że właśnie oglądaliśmy co chwilę telewizję, żeby sprawdzić, czy uda nam się, czy nie zostanie to, czy nie będziemy musieli to przenieść, bo nie chcieliśmy tego strasznie przenosić, też, no bo chcieliśmy po prostu teraz, mieliśmy jakąś jakby takie nastawienie, że jeśli teraz tego nie zrobimy, to nie wiadomo, co będzie za rok. Chciałam tylko też zaznaczyć, że nie spodziewałabym się, że będzie to trwać tak długo. Wtedy myślałam, że naprawdę to potrwa parę miesięcy i tyle. A wiem, że właśnie parę moich znajomych przeniosło to na jakieś tam inne miesiące, albo nawet na następne lato. No i że tak powiem, trochę byli w dupie i nie mogli zrobić sobie tego wesela tak, jakby chcieli. A my mieliśmy naprawdę, naprawdę, naprawdę bardzo wielkie szczęście. Bo akurat w tamtym miesiącu, co się pobieraliśmy, były zakażenia jak na najniższym levelu. Dlatego też myślałam, że będzie tam więcej można, no ale już Wam mówię. No to czyli tak, tak jak mówiłam, śledziliśmy cały czas wiadomości. No i w pewnym momencie tam właśnie na ten dany miesiąc, gdzie mielibyśmy się pobierać, to powiedział, nie wiem, jakoś tam ten premier powiedział, że na takim większym zbiorowisku ludzi to może być do 100 osób. Co dla nas było idealnie, bo my mieliśmy tak, no nie wiem, 60-65 osób, więc mamy bardzo małą rodzinę. Nie mamy po 10 kuzynów, tylko parę tam właśnie z rodzin pozapraszaliśmy i reszta tam właściwie to znajomi byli. I, no i bardzo się ucieszyliśmy, no bo kurczę, czyli jest, możemy, ale pamiętam, że stresik był straszny, bo jakby nie dość, że jest stres taki przedweselny, to jeszcze mieliśmy taki stres, czy to wesele w ogóle się może odbyć, ile osób, czy będziemy musieli komuś wysłać takie jakby, że no przepraszam, ale wy nie możecie przyjść, bo musimy się zmieścić w tym, w takim, a nie innym liczbie, w takiej liczbie. I cieszę się bardzo, że może się udało. Również, co było jakby na naszą rękę, jest to, że my postanowiliśmy mieć wesele na świeżym powietrzu. Też nasz ślub się odbył na świeżym powietrzu, więc tam jest o wiele łatwiej trzymać jakby ten odstęp 1,5 metra, no bo oczywiście musieliśmy mieć wszyscy odstęp 1,5 metra. Więc tutaj się nic nie zmieniło. To było właśnie fajne. Nasza lokacja też powiedziała, że spokojnie, że widzimy się, że nic nie musimy anulować, więc to było bardzo fajne.
Ale były pewne rzeczy, których nie można było robić, które zostały zmienione jednak. I były to takie rzeczy, jak na przykład nie można było tańczyć, nie można było śpiewać, ani nie można było krzyczeć. Co zmieniło na strasznie jakby wygląd tego, co my sobie tam wyobraziliśmy, bo mieliśmy jednak pomysł takich fajnych, wiecie, zabaw weselnych, jakichś, nie za bardzo, wiecie, takich, że macanki jakieś tam, jak to w niektórych weselach tam jest, bo my tak za takimi nie przepadamy, ale były jakieś właśnie fajne zabawy, które sobie tam powymyśliliśmy, nie wiem, na przykład chociażby to z krzesłami. No to właśnie nic z tych rzeczy nie można było, nie można było śpiewać, czyli no wesele, bez śpiewania, kto kurczę. No i tak nie wiedzieliśmy, co robić. Kurczę, niby wesele, no ale jak wesele, jak nie można ani tańczyć, ani śpiewać, ani nie ma zabaw. No i wymyśliliśmy coś, żeby nie było tak, że wiecie, że jemy i koniec. I nara. No bo chcieliśmy jednak... Z tego, że robiliśmy właśnie ten ślub w Holandii, czyli przyjechało do nas parę osób właśnie tam z innych krajów, nie tylko z Polski, ale na przykład z Włoch czy ze Szwajcarii, to jednak był taki punkcik. Szczególnie też, że te osoby już miały jakby gdzieś postój, gdzieś jakieś zaklepane miejsce w hotelu czy coś i jakby mieli tylko przejechać na parę godzin, to też no, się nie opłaca, szczególnie no, w takim stresie, no bo też latanie w takim czasie to też nie jest idealne. Wiem, że niektóre osoby po prostu nie dały przyjechać, bo się bały właśnie co do innego kraju, to tak nie za bardzo, no bo jak to z tą koroną. Więc no martwiliśmy się, jak to właśnie zorganizować, co teraz z tym i wymyśliliśmy coś takiego, że zrobimy taki lounge, czyli tak jak czasem jest na plażach, wiecie, że macie koktajl i siedzicie na jakichś takich hamakach i jest taka muzyczka, taka wiecie, taka chillowa. I właśnie coś takiego postanowiliśmy zrobić, że zrobimy też gry, ale nie takiej, że będziemy się dotykać albo że będziemy robić to razem, tylko na przykład, nie wiem, że woreczkiem w dziurkę gdzieś tam jakąś trzeba wyrzucić właśnie ten woreczek i na przykład 5 punktów będzie, albo 10 punktów, albo no dużo właśnie takich, że mało ruszanie się, ale rzucanie, albo takie... No takie gry, gdzie jak najbardziej można było być na odstęp. Były właśnie też wszędzie takie hamaczki, były też linki wszędzie, takie jakby przypominające, że tego że to 1,5 metra jest, żeby nie siedzieć z dużą grupą przy jednym stoliku, smuteczek, no ale tak było. I powiem Wam, że martwiłam się trochę, że kurczę, czy to będzie jeszcze fajne, czy będziemy się jeszcze dobrze bawić przy takim czymś, czy to nie zwiędnie właśnie w tym momencie po obiedzie, że ludzie myślą, dobra, lecimy, będziemy pić, będziemy tańczyć, będziemy krzyczeć i wiecie, jak są czasem te zdjęcia przed i po, że przed piękna, ładna Jaga albo facet ładnie schludny, włoski do tyłu, a potem jest takie zdjęcie po, że wszyscy to się pocie, że włosy w koku, makijażu już prawie nie ma, no to u nas tak niestety, no nie dało rady, no i szkoda trochę, a chcieliśmy właśnie zrobić coś takie zdjęcia, no ale więc zrobiliśmy taki lunch. No ale jak zrobiliśmy taki lunch, to też musieliśmy zmienić znowu z muzykę, no bo jakby nie patrzeć, mieliśmy jakąś tam już tą muzykę przygotowaną, żeby dobrze się wytańczyć, żeby było fajne właśnie przy jakichś fajnych tam atrakcjach. Więc musieliśmy napisać do naszego DJ-a, czy dałoby radę, żeby on jakoś tam, nie wiem, wymyślił kurczę, jakąś swoją własną listę, bo już nie mieliśmy nawet czasu, no bo jednak ten czas nam dużo rzeczy zmienił. Musieliśmy wszystko
do góry nogami zrobić, inaczej je stoły na przykład do obiadu. Już nie można byłoby, że taki długi, wiecie, stół, albo że okrągły i wszyscy koło siebie, więc musieliśmy też pomyśleć, kto i jak to będzie z tym siedzeniem. Teraz już nie da się rady posadzić się dziadka z dzisia z ciocią Joasią. Więc jakby musieliśmy od nowa wszystko organizować w swojej głowie i właśnie też jak najszybciej dać znać tej lokacji, bo oni też chcieli wiedzieć jak najszybciej, panie, jak pan chce, bo musimy to wszystko przygotować i musimy mieć na to czas i zrobić fajny rozpis dla naszych pracowników, żeby to było wszystko na czas. I no i dlatego też nie mieliśmy też czasu, żeby jeszcze myśleć nad muzyką jakąś lounge'ową, którą ja nawet nie wiem, my tak same bardziej słuchamy jakichś rockowych piosenek, albo no nie znamy się na takiej muzyce, więc poprosiliśmy właśnie jego, czy on by dał na ostatnią chwilę to wszystko jakoś tam zorganizować, skleić, i powiem wam, że po prostu zrobił najlepszą listę właściwie z tych piosenek, które już mieliśmy, ale jakby to te takie, bardziej takie, lecimy, będziemy się bawić, to takie piosenki zostały jakby odłożone, ale takie bardziej chilloutowe zostały i jeszcze tam dodał jakieś swoje, ale kompletnie w nasz smak trafił i ludziom też się bardzo podobał i tam niektórzy chcieli też tańczyć, ale tam nie za bardzo można było, ale to jednak, no moja babcia to w ogóle tańczyła i ja mówię też do babci, że tylko babciu, tam nie tańcz za bardzo, jak wiesz, chociaż jak przychodzą ci, ty tam wiesz, chociaż udaj, a babcia, a w dupie! I tańczy, i tego, i tego. To też była moja jedna, jedyna babcia, która dała przyjechać, na ślub. Więc bawiła się z młodszymi, no bo tak naprawdę nie było takiej starszej publiczności tym razem. No jak to już było wszystko zorganizowane od nowa, żeby nie było, to wszystko już, my już mieliśmy cały plan na ślub, tylko musieliśmy to wszystko od nowa zorganizować. No i jak już właśnie się stwierdziliśmy, dobra, to pod koniec zrobimy ten chillout, będzie fajna muzyczka. Stwierdziliśmy, że chcemy zrobić takie, nie wiem jak to się nazywa, ale że taki płomień wychodzi z takiego jakby takiej donicy czy coś, no nie wiem. Jest pewnie jakaś na to nazwa, ale nie przychodzi mi do głowy. Więc posadziliśmy takich były lampki, no i zamówiliśmy w takim razie takie jakby frytki, jakby taki mały samochodzik, co stoi i można do niego podejść i powiedzieć, dawaj frytki, albo nie wiem, frykandele jakiegoś, albo nie wiem, słone paluszki, przeważnie frytki były. I to właściwie wyszło naprawdę bardzo fajnie. Ja bardzo dobrze wspominam to, mamy bardzo ładne zdjęcia z tego czasu. Ludziom ogółem się też podobało, więc było fajnie. Pamiętam tylko, że jak już to zostało jakby zorganizowane, że okej, wieczór mamy, to wtedy dostałam wiadomość od fotografa, od naszej fotografki, która mówi: słuchaj Lena, no nie wiem, czy dam radę przyjść na twój ślub, bo zrobić zdjęcia, bo mój ojciec coś tam zachorował. Właśnie, nie pamiętam, czy to właśnie było przez koronę, czy to przypadkiem akurat coś tam go wzięło. W każdym razie, no stres. Znowu stresem się, ja pierdziule, znajdź teraz fotografa, nie? Gdzie, jaki fotograf teraz będzie miał czas? To chyba było, kurczę, nie wiem, miesiąc albo dwa miesiące przy tym, jak mieliśmy się pobierać. No i stres. Ale na szczęście powiedziała, mam tutaj taką inną babkę, ona też fajne robi zdjęcia, ja tam patrzę. No fajne zdjęcia, ale kurczę, wiecie jak to jest, jak już macie kogoś, nie wiem, znaleźliście sobie kogoś i już jesteście nastawieni, okej, tak będą wyglądać te zdjęcia. I nagle okazuje się, no nie, jednak ta babka będzie ci robić zdjęcie. No,
to jest... ja mam trudności, nie wiem jak Wy, ale ja mam trudności się jakby przestawić z... no nie wiem... z białej kartki na lekko pod niebieskawą kartkę, powiedzmy. Ale... chciałam tylko dodać, że oczywiście takie miałam uczucie, ale kompletnie nie robiłam żadnych problemów, bo no sorry, ale jak jest twój rodzic chory i ma coś z sercem, nie ma problemu, bierzemy tą babkę. Co prawda nie jest to, jak to sobie tam wymarzyliśmy, ale cały ślub jest teraz kompletnie inny. Dawaj, dawaj, bierzemy. I trzymałam kciuki, żeby jej rodzina się właśnie tam polepszyła, żeby jej rodzic jednak się tam polepszyło z sercem. Kompletnie nie naciskam, żeby mnie nikt nie zrozumiał, że mój ślub jest najważniejszy, a zdrowie kogoś. Nie. Nie robiłam kompletnie żadnych problemów z tym. No i na szczęście polepszyła mu się i ona stwierdziła, że chce jednak przyjść i zrobić nam te zdjęcia, a nawet wtedy powiedziałam, że jesteś pewna, takie zmiany to nie zmiany, poradziłbym sobie. Ja też myślałam, że sobie poradzę z całym ślubem, że wszystko sobie będę sama organizować. Pamiętam, że to był czas taki, że ja miałam bardzo dużo czasu, a sam wtedy pracowałam, bo ja chyba nie mogłam wtedy pracować. Nie pamiętam właśnie, czy był lockdown, czy coś, ale pamiętam, że bardzo dużo czasu ja właśnie miałam organizowanie ślubu i myślałam, że sobie poradzę, jednak to kosztuje dużo stresu. Sam zwyczajny taki ślub, a ślub podczas pandemii to jest level up. Ja nie jestem żadnym plenerem. Więc nie wiem, czemu tak drugi raz zrobiła. Bo z tego wszystkiego, żeby to wszystko znowu zorganizować. Pamiętam, że były też, teraz sobie nagle przypomniałam, nie mam tutaj tego zapisanego, ale że coś było z kwiatami też, że przez to właśnie, że wszystko było trochę pozamykane, to było trudno gdzieś jakieś fajne kwiaty znaleźć i musiałam je sama w końcu zrobić. I jakieś pamiętam, że pozamawiałam jakieś sztuczne. I czemu o tym mówię, wspominam? Nie wiem. Coś mi się zaświeciło i się tym podzieliłam. Ale ze wszystkiego zapomniałam, znaczy zapomniałam, zapomnieliśmy, jakby nawet nie zapomnieliśmy, nie zwróciliśmy uwagi na to, że w naszym pakiecie nie zaznaczyliśmy. Widzicie, jakbyście mieli plenera, to by się coś takiego nie zdarzyło, ale nie zaznaczyliśmy, że chcemy mieć mocny alkohol w pakiecie. To co Wy teraz wyobraźcie? Wesele, nie ma tańca, nie ma krzyku, śpiewu i jeszcze nie ma ostrego alkoholu. Nie ma wódki. Wyobraźcie sobie polski, no to nie był taki polski ślub, ale wyobraźcie sobie, czy sobie daliście to wyobrazić? Ja pamiętam, że ja tak chodziłam tam od jednej osoby do drugiej tam osoby i tak myślę, kurczę, wszyscy są tacy odpowiedzialni, ten ma piwo, ten jakiś soczek tamten coś, nie wiem, mógł sobie mieć jakiś koktajl czy coś. Ta, tutaj jakieś winko, szampan, spoko, okej, fajne, no kurczę, nie wiedziałam, że tacy moi znajomi są responsible. No i się potem okazało, że ktoś, no i tam pamiętam, że moja świadkowa do mnie też podeszła i mówi, że ten i ten coś tam zażartował, kiedy ta wódka pod ten. Ja tak, o co chodzi? Tak co? Nie zrozumiałam tego żartu. No ale to nie był żart. To nie był żart. To było na serio. Wódki nie było, bo nie dodaliśmy do pakietu, no. Więc to jest takie coś, co bym, jakbym teraz wróciła w czasie, to bym to zmieniła jeszcze. To bym jeszcze raz przejrzała, co my to tam w tym pakiecie mieliśmy i byśmy to ten... Ale ponoć ludziom się to też podobało. Niektórzy mówili, że jak komentowali już tak po ślubie, to mówią, że fajnie w ogóle wymyśliliście to, że ten, że nie ma hamówy, że żeby się wszyscy tak, nie wiem, żeby to było takie eleganckie jakby...
wesele, że tylko wiecie. Takie lekki procencik, jakieś piwko, czy jakieś winko, że na spokojnie. Bardzo fajnie to wymyśliliście. Jest tak myślę, no dzięki, nie wymyśliliśmy, tak wyszło. No nie wiem. Oczywiście nikt nie podchodzi do panny młodej, czy do pana młodego i mówi: słuchaj, a jak tam z tym alkoholem? No widzicie, jak długo o tym mówiłem, gdzieś tam coś mnie to tamten. W każdym razie wszyscy byli zadowoleni, koniec końców, więc to było fajne. Co też zapomniałam z tego wszystkiego chaosu, który się pojawił, to nie poinformowałam cukiernika o mojej alergii na pewne nasienie, które... na które mam alergię, nie? I powiem wam, że miałam tam półtora godziny taki... że już mówię to sama, ja idę do domu, nie? No ja idę do domu, po tym weselu idę do domu. Nie wiem, co mam zrobić. Miałam swoją własną imprezę w toalecie. Przez półtora godziny siedziałam tam z moją świadkową. Ona przyszła z taką tacą i mówi: Lenka, nie przejmuj się, my to zrobimy własną swoją imprezę. No bo co, no bo w torcie było to siemię i kij. No i weź. No ale na szczęście ktoś mi jakąś dał tam tabletkę i to podziałało, więc mogłam jakby dalej być tam, ale mówię wam, ja już czarny scenariusz i sobie się, nie. Więc moja rada jest taka: jeśli nic nie wiecie o organizowaniu, nawet jeśli myślicie tak jak ja, ja dam radę. Organizowanie? Ja dam radę, bo ja lubię organizować, jak idziemy gdzieś na wakacje. Albo jakieś, nie wiem, eventy, coś tam. Ja lubię to organizować, ale ja już ślubowym, jakbym jeszcze raz miała swój ślub organizować, nie. Ja bym go już nie organizowała sama. No i zapomniałam też, że mieliśmy mieć taką, teraz sobie też przypomniałam, taką budkę. Wiecie, że macie taką, kurczę, jak to się nazywa, że na patyczku macie na przykład wąsiki, że musicie sobie tak zrobić i zdjęcie ten, i mieliśmy, pamiętam, że kupiłam bardzo dużo takich do mojego Instaxa tych klisz, czy tych papierków na zdjęcia, bardzo dużo, żeby było tego dużo, i kupiliśmy też właśnie te wąsy, albo Just Married, albo tam różne takie były. No i zapomniałam tego wziąć też. To też było takie... Chyba było jeszcze coś tam, coś zapomniałam dodać. Już tam nie pamiętam. Nie przypomnę sobie. Ale tak wygląda to, ale powiem wam teraz tak. Jak już jesteśmy pod koniec tego filmu, że mimo to, że było tak bardzo interesująco podczas tego ślubu, a też przed, jakoś nie wiem, bardzo dobrze wspominam ten dzień. Jest dalej moim najszczęśliwszym moim dniem. Mimo nawet tego, że spędziłam jakiś tam ułamek mojego wesela właśnie w fantastycznej toalecie, to jakoś nie wiem. Podobało mi się bardzo wszystko, jak byli wszyscy ubrani, jak widziałam, jak oni się cieszą, jak każdy, no nie wiem, no. To było takie wszystko romantyczne i piękne, i polecałabym każdemu, kto czuje te wajby, kto myśli, że kurczę, nie wiedziałem, nie wiem, czy brać, czy nie brać ten ślub, w sumie niepotrzebny mi na papierku czy coś, albo pójdę tylko do ratusza po papierek, ale naprawdę tak warto, ja się tak cieszę, że zrobiliśmy coś takiego, mega. Więc no, taki film, i myślę, że jeszcze zrobię ogółem film może ze ślubnymi radami, jakie rady mam jeszcze dla par, które może jednak tak czy siak pomimo tego, co ja powiedziałam, aki
zrobię jak ten. Zrobię sobie po samemu. To mam parę rad i myślę, że mogłabym się też nimi podzielić z własnego tam swojego doświadczenia. No i tak. Myślę, że to na tyle. Zapraszam Was do następnego filmu, ale też zapraszam go na poprzedni film, chociażby na vlog z naszych wakacji, gdzie sam mi się oświadczył. Bardzo lubię do niego wracać i zapraszam Was wszystkich. Dziękuję bardzo za to oglądanie. Jeśli dotarłeś do tego, to zostaw jakiegoś, nie wiem, kwiatka w komentarzu. Byłoby nice, to przynajmniej bym wiedziała, kto dotarł do końca. Dziękuję bardzo.